Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na czytelnicze podsumowanie października. To będzie dosyć krótkie podsumowanie, ponieważ październik jakoś nie był dla mnie dobrym miesiącem czytelniczo, mimo tego, że na początku miesiąca, jeżeli pamiętacie mój TBR, miałam wielką ochotę na mnóstwo książek i miałam taki, wiecie, no straszliwy apetyt po prostu na czytanie i chciałam czytać wszystko naraz. Tak w trakcie miesiąca okazało się, że nie do końca tak było, to znaczy ten zapał gdzieś tam minął i jakoś tak, no pomało jakie książki sięgałam i tak naprawdę niewiele przeczytałam, bo przeczytałam 4 książki. O jednej z nich już Wam tutaj mówiłam dosyć sporo na kanale, w zasadzie o 2, bo o drugiej mówiłam mniej więcej w Book Haulu, także wydaje mi się, że pójdzie na to całkiem sprawnie i szybko. I żeby już nie przedłużać, to zaczynajmy. Pierwsza październikowa książka to Emily Giffin i Kłamstwa od serca. Jest to książka, o której nagrywałam osobny reading vlog, także tutaj nad moją głową gdzieś wstawię Wam odnośnik, więc możecie sobie tam zajrzeć po taką dokładną opinię. I tutaj, jeżeli chodzi o tę książkę, to ja mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do niej, ponieważ z jednej strony naprawdę dobrze się przy niej bawiłam, miło spędzałam z nią czas, z drugiej ona ma sporo wad. Takie wady, obok których nie można przejść obojętnie, to znaczy trzeba o nich wspomnieć. Jeżeli chodzi o samą historię, to mamy tutaj akcję, która rozgrywa się w tle wydarzeń z 11 września 2001 roku. Tuż przed tymi zamachami, to znaczy chyba na 3 miesiące przed, nasza główna bohaterka Cecily poznaje mężczyznę, Granta, z którym zaczyna ją łączyć takie bardzo, wiecie, nagłe i intensywne uczucie. Od razu między nimi gdzieś tam to uczucie się rozwija, mimo tego, że oni spędzają ze sobą stosunkowo niewiele czasu, bo tak naprawdę przez większość wakacji Grant jest w Londynie, gdzie spędza czas ze swoim chorym bratem. Tutaj nie chce się zagłębiać w szczegóły, natomiast poświęca czas po prostu swojemu bratu i leci do Londynu. Akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, tak jak wspomniałam, i Cecily go tam co prawda odwiedza na kilka dni, ale no to jest dosłownie kilka dni. Więc tak naprawdę tutaj no, nie ma takiej podstawy, żeby ten związek był tak silny, jak autorka nam przedstawiła, bo no, tak jak mówię, bohaterowie nie spędzili ze sobą dużo czasu, ponieważ 11 września ich rozdzielił. Właśnie wtedy Grant zaginął. Prawdopodobnie znajdował się w trakcie zamachów w wieży południowej World Trade Center i po prostu, gdy ona się zawaliła, no to on zginął gdzieś pod gruzami. Nigdy nie został odnaleziony, jego ciało nigdy nie zostało odnalezione. I w momencie, kiedy zaczęły pojawiać się plakaty, wiecie, gdzie różne osoby, członkowie rodziny poszukiwali swoich bliskich, to okazało się, że Granta ktoś poszukuje. I tutaj też nie chcę Wam mówić kto, to jest zaspoilerowane na okładce i według mnie to jest niepotrzebna informacja, bo to mogłoby być dla nas dużym zaskoczeniem. Natomiast jest ta informacja i ja też już ją w swoich filmach mówiłam, bo nie wiedziałam, że to okazuje się gdzieś tam dopiero w połowie książki i że to nie jest coś, co powinno być zaspoilerowane, natomiast no, ktoś po prostu go szuka. Później na koniec jeszcze jest jeden plot twist, który też jest według mnie do przewidzenia. Także no, ta książka nie jest może jakaś oryginalna i nie jest jakaś świetna. Jest dobrze napisana, dobrze się ją czyta, całkiem przyjemnie, lekko. Ta historia też jest dosyć wciągająca, natomiast tak jak wspomniałam, no, ma sporo wad, obok których nie da się przejść obojętnie i właśnie te wady nie pozwalają mi się w pełni tą historią cieszyć, no ale tak jak powiedziałam na początku, jednak mimo wszystko dobrze się przy tej książce bawiłam i tutaj już nie chcę przedłużać, po prostu jeżeli macie ochotę poznać moją taką bardziej dogłębną opinię i właśnie poznać te wszystkie zarzuty, które mam wobec tej książki, to odsyłam Was do reading vloga. Druga książka, którą czytałam w październiku i którą, powiem Wam szczerze, trochę męczyłam w tym miesiącu, była książka Wszystkie kolory moich wspomnień. To jest książka, co do której miałam duże oczekiwania, myślałam, że to będzie coś takiego, co stylem pisania i tematyką trafi bardzo mocno do mnie. To jest historia nastolatki, która traci matkę i matka popełnia samobójstwo na samym początku książki. No i ona próbuje sobie po prostu z tą stratą i z tą żałobą jakoś poradzić. Przy okazji jest też pół Amerykanką, pół Tajwanką. Jej mama pochodziła z Tajwanu i po jej śmierci leci do swoich dziadków, chyba po raz pierwszy, z tego co pamiętam. Odwiedza swoich dziadków na Tajwanie i tam też trochę gdzieś tam odkrywa swoje korzenie. A w trakcie tej całej historii jej mama objawia jej się niejako jako taki wielki, kolorowy ptak. Także to jest tutaj taki trochę element realizmu magicznego, albo być może sposób głównej bohaterki na poradzenie sobie z żałobą po śmierci mamy. I to jest ogólnie piękna historia, taka naprawdę bardzo ważna, która nie tyle porusza temat samej depresji, bo tutaj mama głównej bohaterki chorowała na depresję, stąd właśnie samobójstwo, ale bardziej temat tego, jak czują się osoby, które są pośrednio tą depresją dotknięte, to znaczy jak czują się osoby, które przebywają w otoczeniu, kiedy bliska osoba jest po prostu chora na depresję. Także jest to taki ciekawy punkt widzenia, wydaje mi się, że dosyć niecodzienny. Bardzo ważny jest tutaj punkt właśnie nastolatki, tego jak ona sobie z tym radziła. I też bardzo fajne jest to, że na końcu jest taki spis telefonów, pomoc w kryzysie psychicznym i mamy tutaj telefony na przykład do linii wsparcia dla osób po stracie bliskich, telefon forum przeciw depresji, telefon zaufania dla osób dorosłych, dla dzieci i młodzieży. Także jest taka lista naprawdę przydatnych kontaktów i to jest bardzo fajny dodatek. I naprawdę ta książka jest wartościowa i wydaje mi się, że ważna, dla młodzieży szczególnie. Natomiast to nie była do końca moja książka, nie była tym, czego się spodziewałam. Ja po prostu nie trafiła do mnie w taki sposób, w jaki myślałam, że do mnie trafi. Ale mimo to uważam, że jest naprawdę bardzo dobra, także absolutnie tutaj nie chcę jej skreślać. Po prostu nie była gdzieś tam w 100% moja, ale nadal uważam, że jest bardzo dobra. Kolejna październikowa książka to moja pierwsza świąteczna
świąteczna książka w tym roku, a w tym roku planuję ich więcej. I jest to książka Debbie McCombar, Kochany Święty Mikołaju. Ja tę autorkę pamiętam kiedyś dawno temu, nie wiem, z 8-9 lat temu wychodziły takie książki, one miały takie kolorowe okładki z jakimiś kłębkami wełny, pamiętam. Nie kojarzę tytułu, ale pamiętam okładkę właśnie tej autorki i one były bardzo popularne. Ja ich nie czytałam i to było moje pierwsze zetknięcie z tą autorką. Natomiast skusiłam się właśnie na tę książkę, gdy zaproponowało mi ją wydawnictwo Rebis, tą wydawniczy Rebis i w ramach właśnie współpracy przeczytałam tę książkę. Bawiłam się bardzo dobrze, jest to naprawdę taka bardzo świąteczna książka. Oczywiście tutaj trzeba mieć na uwadze to, że przy takich książkach no, trzeba trochę sobie, wiecie, podnieść ten próg tolerancji na taką słodycz i na takie strasznie przesłodzone historie, bo tutaj tego nie unikamy. To jest strasznie słodka i strasznie niewiarygodna i taka, wiecie, no, do bólu szczęśliwa historia. Mamy tutaj historię Lindy, która jako tam około 30-letnia kobieta jedzie ze Seattle do swojego rodzinnego domu gdzieś w górach, nie pamiętam jak ta miejscowość się nazywa, natomiast jest to jakieś tam małe miasteczko, ponieważ czuje się porzucona, czuje się zdradzona przez swojego partnera i swoją najlepszą przyjaciółkę, którzy za jej plecami no, zdradzili ją po prostu i rozpoczęli związek ze sobą, kiedy jeszcze właśnie Lindy była w związku ze swoim partnerem, także doznała zdrady nie tylko ze strony swojego chłopaka, ale również ze strony swojej najlepszej przyjaciółki. A jednocześnie ma taką pracę, o której bardzo marzyła. Jest to praca w jakiejś agencji marketingowej chyba. Lindy jest projektantką stron internetowych i właśnie ukończyła taki bardzo duży projekt i ma nadzieję go wygrać i zrobić właśnie ten projekt dla klienta. To jest takie jej największe zawodowe marzenie. Czuje taką trochę presję, dostaje urlop na święta i jedzie właśnie wtedy do domu. Te święta w domu przypominają jej trochę o dzieciństwie, o takim, wiecie, beztroskim czasie, kiedy właśnie była małą dziewczynką i kiedy pisała listy do świętego Mikołaja. No jest to turbo słodka historia, naprawdę momentami aż za słodka, przyjemna, ale czasami zgrzytał mi tutaj język, bo te dialogi są takie naprawdę sztuczne. Momentami one po prostu nie brzmiały dobrze. No nie jest to idealna książka. Ja na pewno będę szukać jeszcze swojej idealnej świątecznej książki. Natomiast bawiłam się dobrze i miło spędziłam z tą książką czas i nastroiła mnie tak świątecznie, także nie było źle. Natomiast no, jest to takie 2,5-3/5 maksymalnie, jeżeli chodzi o ocenę tej książki. I ostatnia książka. I teraz jak sobie myślę, to może dlatego ten październik nie był taki dobry, bo w zasadzie wszystkie te książki oprócz Kochanego Świętego Mikołaja mnie stopowały, blokowały mnie po prostu, bo one nie były tym, czego oczekiwałam i bardzo długo się z nimi męczyłam. I taką książką też było Święto Ognia Kuby Małeckiego, czyli jego najnowsza książka. Jest to książka, do której ja też trochę się negatywnie nastawiłam po recenzjach, jakie słyszałam, bo właśnie recenzje nie były zbyt pochlebne, jeżeli chodzi o tę książkę. No i też prawda jest taka, że nie jest to Małecki, jakiego ja lubię. Tutaj mamy historię trójki osób, pewnej rodziny, ojca i dwóch córek. Jedna z tych córek cierpi na porażenie mózgowe, oczywiście jest na wózku, nie potrafi się za bardzo kontaktować, tam ma różne sposoby komunikacji, ale no nie jest w pełni sprawna, wiadomo. Jej siostry Łucji, która jest baletnicą Narodowego Baletu Polskiego i ten balet jest tutaj dla niej bardzo ważny. Wiecie, jak są zawsze przedstawione baletnice w popkulturze, jako po prostu osoby, które mają jakieś mordercze treningi, po prostu stopy im krwawią, a one dalej ćwiczą, odchudzają się na potęgę. No i tutaj właśnie Łucja przedstawiona jest również w taki sam sposób. No i ojciec, który musi jakoś łączyć te dwa światy, który musi przede wszystkim być codziennie 24 godziny na 7 dla swojej córki, który wychowuje ją również samotnie. Tutaj nie będę zdradzać, co stało się z matką dziewczynek, bo to wychodzi gdzieś tam dopiero pod koniec książki. Natomiast jest to niewątpliwie trudna sytuacja i na pewno jest to wzruszająca książka i pięknie napisana, bo to dalej jest styl Kuby Małeckiego, czyli dalej taki styl, który no kochamy, większość z nas przynajmniej. Ale jednak dla mnie bliższe są te książki, które dzieją się gdzieś tam, wiecie, w małej polskiej miejscowości, na wsi, które dotykają tematów wojennych. Jakoś te historie po prostu bardziej do mnie trafiają i są mi zdecydowanie bliższe i właśnie takie historie w wykonaniu Jakuba Małeckiego wolę. Ta książka nie jest zła, no tutaj nie można powiedzieć, że jest to zła książka, ale jednak nie jest tym, co ja lubię w tym autorze, za co ja tego autora pokochałam i na pewno nie będzie to moja ulubiona książka, jeżeli chodzi o Kubę Małeckiego. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii, dajcie koniecznie znać, jeżeli czytaliście już Święto Ognia, co Wy o tej książce myślicie, bo tak jak wspomniałam na początku, ta książka nie zbiera raczej dobrych opinii, także jestem ciekawa, czy komuś ta książka się bardzo podobała, albo czy podzielacie po prostu opinię większości. I jeśli chodzi o październik, to by było na tyle, także jak widzicie, no nie ma tego dużo, nie ma szału i w listopadzie, szczerze mówiąc, też nie zapowiada się na to, że będzie lepiej, bo też jakoś tak, nie wiem, jestem w takim reading slumpie, w takim zastoju czytelniczym, trochę nie mam ochoty na razie sięgać po książki, ale nie uprzedzajmy faktów, zobaczymy jak będzie w listopadzie w podsumowaniu kolejnego miesiąca. Na dzisiaj to by było na tyle, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym, cześć!